Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie, jak co tydzień, w odcinku z cyklu Mówiąc Krótko. 21 lutego minęła kolejna rocznica męczeńskiej śmierci świętego Roberta Southwella, jednego z 40 męczenników Anglii i Walii. Robert Southwell, urodzony około roku 1561, żył w czasach prześladowań katolików w Anglii za panowania królowej Elżbiety I. Wyjechał z kraju na studia kapłańskie, by powrócić nielegalnie jako jezuita i misjonarz do własnej ojczyzny. Prowadząc działalność misyjną, jednocześnie narażał się na śmiertelne niebezpieczeństwo, bowiem groziła mu za to w ówczesnej Anglii pod panowaniem Elżbiety I kara śmierci. Makabryczną egzekucję poprzedzały zazwyczaj tortury. Sama egzekucja polegała na powieszeniu, a następnie odcięciu jeszcze żyjącego skazańca, by go potem wypatroszyć i poćwiartować. Mając na względzie to, że jezuiccy misjonarze mieli świadomość grożącej im potwornej śmierci, tym bardziej należy podziwiać ich niebywałą odwagę. Ale Robert Southwell to nie tylko w cudzysłowie, męczennik i święty Kościoła katolickiego, ale także ważny poeta metafizyczny, którego twórczość miała wpływ na wielu wybitnych poetów języka angielskiego. Jednym z nich był żyjący w czasach Southwella William Shakespeare. Przedstawiałem już Państwu w tym programie trzy książki Josepha Pearsa na temat Szekspira. Otóż Joseph Pearse dowodzi w nich, że wpływ Southwella był na barda ze Stratfordu ogromny i nie ograniczał się tylko do inspiracji poetyckiej. W swej trzeciej książce zatytułowanej Shakespeare on Love, Seeing the Catholic Presence in Romeo and Juliet, Pearse poświęcił Southwellowi osobny dodatek, w którym przeanalizował ten wpływ, podając zarówno poszlaki, jak i dowody w postaci poetyckich nawiązań Szekspira do myśli i poezji Southwella. Dla mnie szczególnie ważny ten wpływ wydaje się w przypadku dwóch dramatów: Kupca Weneckiego i właśnie Romea i Julii, dwóch najczęściej mylnie interpretowanych dzieł wielkiego dramaturga. Kupiec Wenecki jest interpretowany jako utwór potępiający antysemityzm, co w świetle zarówno faktu, że w Anglii po wypędzeniu ich 300 lat wcześniej nie było praktycznie Żydów, wydaje się co najmniej dziwne, nawet jeśli uwzględni się nieszczęsny los doktora Rodrigo Lopeza. Pearse dopatruje się ech Southwella nie tylko w samych nawiązaniach do jego wierszy w tym dziele, ale także widzi jego uosobienie w postaci Bassania, jak i Antonia. Zrozumienie tych nawiązań pozwala odkryć prawdziwe piękno tego niezwykłego dramatu, otworzyć niejako właściwą szkatułkę. Tymczasem większość krytyków i interpretatorów tego dzieła ponosi klęskę i otwiera nie tę szkatułkę, która nagradza prawdziwym pięknem, prawdą i dobrem. Co gorsza, nawet tego nie dostrzegają. Jak dowodzi Pearse, równie istotny jest wpływ Southwella na Romeo i Julię, dramat, który często jest uważany wręcz za apoteozę tragicznej miłości romantycznej, gdzie dwoje kochanków ginie z powodu fatalnej w skutkach nienawiści dwóch zwaśnionych rodów. Pearse dowodzi, że to mylna interpretacja, a głównym tematem Romea i Julii jest myśl zaczerpnięta od Roberta Southwella, że lubieżna miłość to strata. W rzeczywistości Julia, którą w dramacie Shakespeare odmłodził w stosunku do swojego pierwowzoru, z którego czerpał inspirację, jest ofiarą takiej lubieżnej miłości Romea, gdzie uczucia przesłaniają rozum i wolę. Pearse udowadnia to po mistrzowsku, pokazując poetyckie nawiązania do
Roberta Southwella właśnie. Ale wpływ Roberta Southwella jest widoczny także w innych dziełach Szekspira, takich choćby jak Hamlet czy Król Lear. Mówiąc krótko, Joseph Pierce dowodzi w swoich książkach, że bez zrozumienia inspiracji Southwellem trudno jest w pełni docenić głębię dramatów Szekspira. Moim zdaniem jest to widoczne zwłaszcza w Kupcu Weneckim i Romeo i Julii, dwóch dramatach, które najczęściej są błędnie albo obłędnie interpretowane. Ale także w innych wybitnych dziełach tego wielkiego dramaturga. Więcej o Robercie Southwellu mogą się Państwo dowiedzieć, czytając m.in. wywiad, jaki przeprowadziłem na jego temat z Josephem Pearsem, a który został opublikowany na portalu pch24.pl. Pod spodem podaję link do tej rozmowy i zachęcam do jej lektury. A tych, którzy znają język angielski, zachęcam do sięgnięcia po książkę Shakespeare on Love, gdzie znajdą genialną interpretację Romea i Julii, ale także obszerny dodatek poświęcony właśnie Robertowi Southwellowi. Zachęcam także do sięgnięcia po pozostałe książki Pearsa na temat Szekspira, które przedstawiałem w jednym z odcinków w zeszłym roku. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień. Z Panem Bogiem.